Cześć, z tej strony Creepy2Game. Witam was dzisiaj w odcinku z tier listy tytułów WWE i AEW. A wiadomo, ja nie oglądałem tak dużo AEW, ale wypowiedzieć się jednak chyba mogę. Jednak chyba swoje zdanie na ten temat mogę mieć. Także mamy tutaj wszystkie tytuły mistrzowskie i będziemy je oceniać. No, zacząłbym od WWE, ale zacznijmy od samych tytułów AEW, więc nie pamiętam, jak zbytnio każdy tytuł wygląda, więc pozwolicie, że sobie sprawdzę na internecie, bo chcę zobaczyć każdy wygląd tego tytułu, bo widać, że są praktycznie, mogę pokazać, są prawie dwa takie same, więc tutaj nie wiem, jakkolwiek tego nie pamiętam, bo to jest chyba AEW Continental, więc zaraz sobie sprawdzimy, żeby mieć jakkolwiek tutaj jakąś pewność, także gdzie to jest? Dobra, tutaj coś mamy. Aha, dobra. Dobra, tu już wiem, dlaczego mi się myli. Okej, dobra. Okej, tu już wiem, dlaczego mi się myli. Nieważne. Przejdźmy sobie do pierwszego tytułu, czyli AEW International, kiedyś znany jako All Atlantic, a teraz jako AEW American. Czy miał swoje momenty? No też to był taki tytuł, który jednak, wiadomo, był tytuł AEW, był to taki midcardowy TNT, później przyszedł właśnie All Atlantic i tak to jakoś wyszło. Czy dałbym jakoś wysoko jednak, patrząc na to, że nie oglądamy zbytnio AEW? No trochę mistrzów znam. Był Pac, Cassidy, że pamiętam, Orange Cassidy był, Roderick Strong, Will Ospreay chyba mówiłem, a jak nie, to Will Ospreay. I MJF. Tak chyba dobrze pamiętam ten tytuł. Także dałbym kłód jednak. AEW Women's Championship. Zbytnio nie kojarzę historii tego tytułu, więc ciężko będzie jakkolwiek ten tytuł ocenić. Ale jednak powiedziałbym, no, dobry jednak, dobry. AEW Continental chyba? Chyba tak. Tak mi się kojarzy, to jest właśnie ten AEW. Najlepsze jest to, że patrzę sobie na te wszystkie tytuły w AEW i nawet tego tytułu nie ma w grafice. Więc trzeba będzie chyba jako wpisać właśnie ten Intercontinental czy coś takiego. A jak to się nazywa? A co on ten Continental, nie in? Więc zobaczmy ten tytuł. No jakby to zbytnio nie ma sensu. Więc powiem moim zdaniem jakkolwiek, że to było na zapchnięcie jakkolwiek tego całościowo, więc powiem bad jednak. No jednak mi to nie siadło. Albo mech. No też to jest jakkolwiek takie, no jednak nie słabe. Jednak sorry wszyscy fani AEW. Sorry, ale ja po prostu tego tytułu nie przypadam za nim. Nie rozumiem, po co on był stworzony, skoro już mieliśmy kilka tytułów midcardowych, czyli TNT, FTW, All Atlantic. Nie wiem, po co im czwarty. A dobra, więc przejdźmy dalej. AEW Tag Team miało swoje momenty, na pewno miało swoich dobrych posiadaczy, miało historię, więc dałbym tutaj ich jakkolwiek pod great. Jednak tutaj dałbym ich pod to, ponieważ miało to swoje momenty, ale na pewno więcej niż AEW Women's i AEW All Atlantic. Tytuł TBS. Sorry, ale no, powiem to samo co Continental. Nie. Po prostu nie i nie. Dlaczego? Wiadomo. Jade Cargill. Jej długie panowanie, wiadomo, w WWE poszła. Poszła do WWE. Tak no, jakby no, można powiedzieć, że coś tam spisała jednak. Ale, podkreślam, ale ten tytuł dalej jakkolwiek jest w słabym reflektorze, no po prostu w słabym świetle pokazywany. Chociaż może długo nie oglądam AEW, to może jakkolwiek coś się zmieniło. Ale jednak bad według mnie. AEW World Trios. Tytuł jeszcze nigdy nie prowadzony w WWE i mam nadzieję, że tego nigdy nie będzie. W AEW jest dużo stajni, więc jakby tutaj tytuł mogą zmienić posiadacza. Nie, co ja myślę o tych tytułach? No naprawdę też mam swoje momenty. Czy powiedziałbym mech? No nie, na pewno to nie jest mech, bo pewnie byłoby dziwne, że wybieram tytuł All Atlantic niż World Trios.
Dlatego powiem tak samo Wood. Nie, to nie jest great, ale jednak tak gdzieś tutaj, w pośródeczku. AEW, główny, no jednak ma swoje momenty, no jednak Hall of Fame. Jednak tutaj pokazało swoją klasę, jednak ten główny tytuł mistrzowski coś znaczy w AEW. Więc zobaczymy, co to dalej wyjdzie. Teraz przechodzimy do NXT Women's North American, czyli tytuł, który został stworzony do midcardu kobiet na NXT, ponieważ jeżeli by to też zrobili w głównym rosterze, to jednak byśmy mieli więcej rzeczy dla pań, a tak to mamy tylko po prostu jeden tytuł i te, za przeproszeniem, ożygane tytuły tak teamowe kobiet, które jednak nie spisują się tak samo jak jeden tytuł, ale to później powiem. Także jest to jednak dobry koncept. Nie powiedziałbym, że na razie great, bo dopiero wyszedł, więc taki good powinno być idealne. FTW? Nie wiem. Nie wiem tego tytułu, nie mam pojęcia. Zbytnio nie pamiętam tego tytułu, więc ciężko mi będzie jakkolwiek to stwierdzić. Także mech, no nie przepadam z nim. Sorry, ale nie ma tego po prostu tytułu, nie pamiętam zbytnio. Pamiętam tylko jednego posiadacza, czyli Hook chyba i Jack Perry chyba? Bo na AEW All In w Londynie walczyli, tak mi się kojarzy. Tytuł AEW TNT ma swoje momenty, jednak wiadomo, pod historię też, no niestety już świętej pamięci Brody Lee też wiadomo, też ten tytuł miał nieraz. Chyba, że mylę ten tytuł, ale nie powinno chyba pomylić tytułu TNT z FTW. Nie, no bez przesady, no chyba nie, więc tutaj mogę powiedzieć też great. I przejdźmy do tytułów WWE. Mistrzostwo NXT. No jednak to jest tytuł, który ma swoje momenty i możecie powiedzieć, że ja się nie znam, ale Hall of Fame zasługuje. Jednak ten tytuł ma to. Ma rewelacyjnych posiadaczy jak Adam Cole, Johnny Gargano, nie wiem, Tommaso Ciampa też pod względem jego walk, no to jeszcze no. Ili nie zaliczyłbym jednak. Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins, Big E, no dużo było tych mocnych posiadaczy. Więc ja daję ich na Hall of Fame, żeby nie było. AEW, nie, już nie ma tytułów AEW. Przekręć linię, przekręć tą płytę, zmień to. Tytuł NXT North America. Teraz w momentem, więc powiedziałbym też great. NXT Tag Team też miało swoją historię, też miało tytuł, więc jednak też bym powiedział jednak, że great. Kobiety NXT, no to też, no jednak też wiadomo, niepokonana Asuka, rywalizacja Bayley z Saszą. Zdobycie chyba tego tytułu przez Charlotte? Dobrze pamiętam? Chyba tak. A też chyba wcześniej, nie chodzi o tą walkę na WrestleMania 36 z Rhea Ripley, to chodzi o wcześniej. Już nie pamiętam. Może miała, może nie miała. Zobaczymy. Także jednak great. Undisputed WWE Universal. Nie, sorry. World Heavyweight? Nie, to jest World Heavyweight. To jest kobiet World Heavyweight. I to jest chyba tytuł... Kurde, już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Bo to chyba jest ten tytuł Raw? Ten World Heavy to jest główny tytuł SmackDown, bo to była jakaś zamiana. Asuka była na SmackDown, Rhea Ripley była na Raw, więc to była zamiana. A pamiętajmy, że Asuka wygrała tytuł Raw, a Rhea wygrała tytuł SmackDown, więc jakby uznajmy to jako tytuł SmackDown, więc powiedzmy, że jeden good. World Heavyweight, nie powiedziałbym, że mech. Jednak, tutaj, jednak. Przejdźmy dalej. Intercontinental. Dobra. Tutaj się zaczyna już ciekawie. Na pewno najdłuższym posiadaczem Gunther. Najwięcej tytułów Intercontinental. O kurde, to był chyba Chris Jericho? Z 9? Czy nie, Demis chyba drugi był. Możliwe. Gdzie bym kogoś go dał? Na pewno nie Bad, bo nie mogę to powiedzieć. Mech też nie. No Good jednak z nimi. Więc może by być. Tutaj w ogóle to jest dziwna moja playlista. Ja w ogóle robię też dziwne playlisty, więc jakby z moją oceną się zgadzać nie musi. To jest moja jedyna opinia. Tytuły SmackDown Tag Team. No jednak tutaj historyczna walka na WrestleMania 39 i coś chyba tylko tyle zostało, więc jakby tutaj powiedziałbym też mech. United States.
Miała swoje momenty. Nie liczę tutaj tylko na Polo i jego beznadziejnego tytułu, ale wiemy panowie, że on straci ten tytuł na SummerSlam, ponieważ nagrywam to właśnie w tym dniu, kiedy on ten tytuł stracił. Więc LA Knight, błagam, ugotuj coś dobrego z tym tytułem mistrzowskim. Także, no może dam go tak samo jak tytuł IC. Kobiet Raw. Tytuł, gdzie panowała rok Becky. Też miała swoje momenty na WrestleMania chyba. Bayley to była Charlotte, Sasha i Naya na WrestleMania 33. Bo dostał ten tytuł jako wydany tylko po to, żeby kobiety miały tytuł. Kto był pierwszym posiadaczem? Kurde, już nie pamiętam, kto był pierwszym posiadaczem tytułu kobiet właśnie. Już chyba sobie nie przypomnę. Bo na pewno SmackDown była Becky, a Raw? Kto to zapoczątkował? Kurde, już nie pamiętam tego zbytnio. Nie pamiętam już. Ciężko mi przypomnieć. Także jednak dla mnie. Jednak mech. Jednak mech. Kobieta. Dobra, dalej. Tytuł Raw Tag Team. No. Koncept fajny. Decyzje czasami do wywalenia. Mistrzowie miały swoje momenty, więc jednak tutaj chyba jednak na pewno nie jest tak samo dobra jak któryś z tych tutaj tytułów mistrzowskich, ale na pewno tutaj. Co się dzieje? A gdzie jest w ogóle tytuł główny? Nie ma tytułu głównego? Co? To na pewno to nie liczymy jako tytuł główny. To jest tytuł główny, ale jest... O Jezus Maria! Serio? No dobra, no to też w ogóle też taka moja durna. No to nie, poczekajcie, zmienimy coś. Czekaj. Żeby nie był, bo mi to coś się nie pasuje. Na pewno nie Hall of Fame to. Ja jeszcze zobaczę, jakowie opinie ludzi. Ja chcę zobaczyć, jak oni to oceniali, bo może jednak dawali jako ten tytuł główny. Więc zobacz. O dobra, tutaj się robi na pewno ciekawie. Na pewno się robi ciekawie tutaj. TBS Hall of Fame? To jest kobiet, to jest tytuł kobiet. Jeżeli dobra, to okej, okay. Nie, sorry, jeżeli tak liczymy to, jeżeli tak to liczymy, to okej, okay. Jednak liczymy ten główny tytuł jako mistrzowski, jednak, jeżeli liczymy Undisputed na główny tytuł, to idzie do góry, na pewno. Więc tak to wygląda moja playlista, jednak bym chyba coś jednak zmienił, no tutaj nie na pewno, to jeszcze może zostać, to może tutaj, to jednak, może jednak zmienię zdanie i to tu, tak to bym zrobił jednak, dlatego... Że to było chyba jednak początkowe tytuły. Wiadomo, chyba to też były początkowe, chyba że stworzyli nowe. Chyba tak mi się wydaje. Żeby wydłonić nowych. Bo chyba były tylko jedne tytuły mistrzowskie. Tak mi się coś kojarzy, chociaż no, nie mogę sobie zbytnio przypomnieć. Bo pamiętam ten nowy design tych tytułów, one były takie. Te stare tytuły miały chyba ten brązowy taki kolor. I ja już nie pamiętam, czy były tylko jedne tytuły mistrzowskie, czy były dwa. Już nie pamiętam, zbytnio sobie przypomnieć nie mogę. Także tak wygląda moja playlista. Tak wygląda mój ranking. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.